Witam serdecznie. Dziś prezentuję Volkswagena T-Roka. Pojazd z polskiego salonu, ma jednego właściciela od nowości. Został na początku wzięty w leasing, potem został wykupiony z leasingu. Silnik zamontowany to 2 litry benzyna o mocy 190 koni połączony z automatyczną skrzynią biegów i napędem na 4 koła. Co daje naprawdę bardzo dobre właściwości jezdne. Jak chodzi o lakierowane elementy w tym pojeździe, mamy tylko i wyłącznie te drzwi. W tym miejscu mamy drugą warstwę lakieru. Mam z pomiarów lakierniczych zdjęcia tego auta, więc będę mógł pokazać, jak to tam wygląda. A tak to jest całkowicie bezwypadkowy samochód. Do auta dokładane będą opony letnie, praktycznie jak nowe. Aktualnie mamy zimowe marki Bridgestone. No i jak widać, prezentuje się bardzo ładnie. Przejdziemy może do wnętrza. Elektryczne szyby, lusterka oczywiście. Czarna podsufitka. Fotele z taką wstawką skórzaną, materiałowe. Z wyposażenia mamy jeszcze podgrzewaną kierownicę, podgrzewane fotele, oczywiście klimatyzacja dwustrefowa, możliwość zmiany trybów jazdy, elektryczny hamulec ręczny, nawigacja z możliwością podłączenia CarPlaya, no i duży wyświetlacz z możliwością przerzucenia nawigacji na cały ekran. Sterowanie z kierownicy. Zaraz tu sobie odpalimy autko, pokażemy, jak nam odpala. Pięknie odstrzała oczywiście, no to jest dalej jak nowy samochód. Ciężko tutaj zaobserwować jakieś zużycie. Nawet na kierownicy nie nosi żadnych śladów eksploatacji. Gałka zmiany biegów, bo wiem, że to też zawsze jest gdzieś tam przez klientów oglądane mocno. Może tutaj możemy się dopatrzeć jakiejś drobnej ryski. Fotele nie noszą zużycia, tak samo tylna kanapa. Dobra. I know. Przygotuj swój ulubiony napój z ekspresem do kawy serii 5400. Odwiedź salon. Dobra, tutaj tak mamy. Przejdziemy sobie może system nawigacji. Mamy taką możliwość. Jak i też wrzucenia dłużej nawigacji, która nam ułatwia jazdę, bo możemy się skupić na jeździe i od razu mamy oczywiście widok fajnej, dużej mapy. Oczywiście jak najbardziej standardowe miejsce z mapą, jak najbardziej też tutaj działa. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze, zobaczymy z tyłu, jak wygląda. I za fiksy podłokietnik, możliwość przerzucenia na przykład nart, uchwyty na kubki, nawiewy. Elektryczna klapa bagażnika. No i wnętrze bagażnika. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do zakupu. Naprawdę warto.